Witajcie, witajcie, to znowu ja, Góral Gra, i witam was w kolejnym odcinku z gry Far Cry Primal. Wracamy powoli do ogrywania dalszej części naszej gry, którą żeśmy zaczęli. Już wyszło kilka albo kilkanaście odcinków, nie pamiętam dokładnie. Także wracamy. Co będziemy dziś robić? Ostatnio byliśmy, zrobiliśmy misję tutaj gdzieś w tej jaskini i tak dalej. Tu mamy teraz na przykład, dzięki temu, że tam zdobyliśmy tą wioskę, to mamy szybką podróż na biom zimowy. Tu możemy przejąć tą placówkę, ale jak widzicie, poziom trudności wysoki, więc nie wiem, czy sobie poradzę, czy nie. Tu jest tak samo poziom trudności wysoki, ale mam pomysł na dzisiejszy odcinek taki, że chciałbym przenieść się tutaj, do tego miejsca, zrobić tą misję spal obóz, aby popsuć szyki wrogom na tym obszarze, gdyż poziom trudności średni i dostajemy jeden punkt umiejętności, który możemy gdzieś potem jakoś wykorzystać. Potem stąd chciałbym się przedostać tutaj i tu jest poziom trudności niski, nagroda średnia, liczba PD, ale chciałbym to też zrobić. Tu jest jeszcze ewentualnie odszukaj, zabij groźnych przeciwników, a następnie przeszukaj ich zwłoki. Więc myślę, że jeżeli by się udało, to chciałbym to zrobić. Nie wiem, czy wstaje już dzień, czy nie wstaje. Mamy jeszcze, właśnie, bo ja ostatnio chyba pod koniec odcinka mówiłem o szamanie. Skoro mamy noc, może nie będę musiał iść spać. Zajrzyjmy do szamana, bo szaman właśnie, od czego jest szaman? Szaman. Nasz szaman jest od władcy zwierząt. W sumie czas odnowienia umiejętności ofensywnych sowy zostaje zmniejszony z 65 do 30 sekund. Atak nurkujący zabija teraz nawet elitarnych wrogów. O, proszę bardzo. Czyli jeżeli chodzi o sowę, to na pewno chciałbym albo zrobić, bo to już mamy, więc mógłbym wziąć to, ale naprawdę, jeżeli chodzi o sowę, to myślę, że chciałbym odblokować tylko to, czyli sowa atak 2. Atak nurkujący zabija teraz nawet elitarnych wrogów. To by mi się, można powiedzieć, przydało. Ale zobaczmy, co w tej sytuacji powie nasz szaman. Szamanie, jesteś tu? Szamanie, szamanie. To on się drze. O, krucowóz. Co się mu stało? Zje korzenie, zabić ból. Słońcarze? Oni atakować łowcy Windza, ten uciec, reszta w niewola. Proszę bardzo, czyli będziemy mieć jakąś jeszcze jedną misję. Windza w klatkach u słońcarza, jak narzędzia. Bardziej źle niż śmierć. O, krucowóz. Jego duch wolny, ale inni nie. Czyżbym taka rączka słońcarza uwolnił Windża. Mam nadzieję, że to będzie. Mam nadzieję, że to gdzieś będzie blisko moich misji, które miałem na myśli. Przynajmniej tak bym chciał.
Winja w niewoli. W menu mapy pojawiła się nowa misja. Dobrze, słońcarze. Szaman Densai, wytrop Winja pojmanych przez plemię Izila. Tu mamy jeszcze stos do spalenia i to jest też niedaleko. Tylko, że to jest, no w sumie, jakby się uparł. No może jest to blisko. Czekajcie, gdzie ja mówiłem, że chciałem się przenieść? Chciałem się przenieść tutaj, tak? Żeby zrobić to. To myślę, że tak zrobimy. Zostań najwspanialszym Winjom. Dobra, pytanie. Jest niedźwiedź? Jest niedźwiedź. No i pięknie. Jak stoimy ze strzałami? Mamy maksa. Właśnie, a pytanie, wytwarzanie. Czy ja mogę mieć skóra niedźwiedzia brunatnego? A właśnie, skoro my jesteśmy... Niedźwiedź, naprawdę, jak ty mnie nieraz, chłopie, zablokujesz, czy my mamy coś takiego jak... skóra... Czarnego lwa nie. Tu jest skóra niedźwiedzia brunatnego. Mamy w sakwie 2. Żeby ulepszyć mój kołczan, nie mieściłby wtedy 24 strzały, tylko 32. Czyli dużo więcej. Czyli brakuje mi... dwie skóry niedźwiedzia. Musiałbym gdzieś ubić niedźwiedzia. Dobra, ale my sobie tak. Czy to jest daleko? Raczej nie. O. Rozmawiaj. Izila zabić Winja, zabrać w jaskinia. Co Izila robić z ciała? Ty iść w jaskinia przeciw Izila. Trzeba pochować bracia Winja. Dobra, to jest po... Ale to jest... No dobra, okej. Okay. Czy jest tu jakieś zejście do rzeki? Jest. O, proszę bardzo, jak ładnie se przyszły. Wytężmy nasz wzrok. Jak widzimy... A czemu on tak szybko poszedł pod wodę? No dobra. Muszę przyznać, że trochę tych skór krokodyla mamy. Właśnie, tylko jak to się... Co to jest to? Żywność podstawowa, leczenie. Nie możesz nic zjeść, ponieważ masz pełne zdrowie. Aha. No dobra. Czyli oprócz leczenia zwykłego można jeszcze jeść. Starcie plemion. Zniszczenie. Ten teren zajmuje wrogie plemię. Odszukaj jego obóz i spal go na popiół. Akceptuj. Starcie plemion. No dobra, to nie jest daleko. 96 metrów, czy tam... Nie wiem, jak to. Zwał jak zwał. W sumie to było powiedziane, że to ma być w jaskini. Więc w jaskini to pewnie to będzie, bo już widzę wejście. Jaskinia słońcarzy. Dobra, chodź niedźwiedź. I
teraz tak. Tam coś jest. Ale to się, nie wiem, czy to się pali, czy się nie pali. Czy to jest... W sumie nie wiem, czy to jest moja strzała, nie jest... Dobra, widzę sakwę. Trafienie w głowę. Okej. Dostaliśmy tłuszcz zwierzęcy. Tu gdzieś było to wysokie wejście, gdzieś do góry, o. Pytanie, czy ja mam iść do góry, czy nie za bardzo? Niedźwiedź zostanie tam. Spal obóz Izila. Tylko, że tutaj... Nie, to nie jest to. To tu jest wyjście. Czekajcie. Jestem niedźwiedź, jestem. A gdzie ten niedźwiedź tam był? Czekaj, jak on tu wejdzie. Jest niedźwiedź, okej. Zapal strzała, ale czekajcie, bo... Spal obóz. A tylko, że... Tylko, że wiecie co, ja tutaj... Dobra, poszukiwane. No to to jest ten gościu, którego chyba trafiłem. Tu żeśmy weszli. Podpalmy sobie strzałę. I patrzcie się, tu mi pokazuje. Ale to się nic nie pali. Dobra, tam byłem przy tym gościu i tam było zejście. Czekajcie, idę jeszcze raz tam popatrzeć. A, czekajcie. A. Czekajcie, coś to było. A co to za niebieska łapka? Rysunek naskalny. Aha. Tylko, że rysunek naskalny jest gdzieś chyba na dole. A niedźwiedź jest...
Mają tu coś w ogóle do podpalenia? Dobra, coś się pali. Jest gościu tam. Pięknie. Pięknie. Ładnie, dobra, siadło. Ten mnie na chwilę tam widział. Gdzie ten gościu jest? No dobra, i teraz tak. Chyba, że to było lepiej zrobić maczugą. Ulecz bestię, okej. No, dajesz mi się. Spuszczenie dokonane, ucieczni z tego obszaru. Dobra. No, trzeba było trzeba przyznać, że naprawdę ta jaskinia... sukces, okej. Jak moje strzały? No dobra, mamy 24, ale myślę, że trzeba będzie zbierać powoli drewienko. Teraz pytanie, którędy żeśmy weszli. Nie, no nie chcę cię głaskać, gościu. Znaczy gościu. Niedźwiedziu. O, dobra, pokazuje mi... Coś mi pokazuje, tylko pytanie, jak wyjść z tej groty. Dobra, tu... I teraz jestem... Teraz jestem u góry i chyba...
Czekajcie, czy ja się zgubiłem w jaskini? Dobra, już chyba wiem, gdzie jestem. Chyba to jest tutaj, jak mi się dobrze zdaje. O, tak, dobra. Już widać światło. No dobra, czyli mamy sukces. To teraz. Dobra, szaman ten saj. My jesteśmy tutaj. Więc ja bym może się przedostał. Szybka podróż przeniesie się do tego miejsca. Bo tu mieliśmy. To była bodajże misja od naszego chyba rzemieślnika. I my musimy się przedostać gdzieś tam. Bodajże. Dobra, to już widzę fajne przejście. Okej, drewienko przy okazji będzie na strzały. Dobra, to wiecie co, ja wam zrobię jakieś cięcie i zobaczymy się już na miejscu. Okej, jesteśmy już na miejscu. Jesteśmy na miejscu. Totem ducha. Pomóż ninja ustawić totem ducha. Nagroda 500. Akceptuj. Miejsce totem blisko. Odszukaj zaginiony totem. Przytrzymaj V, by użyć wzroku łowcy. Trzcina się przyda. Aha, mam jedź. Nie chcę jechać. Tu widzę już łupek. Tu widzę korzeń. Gdzie my mamy tą misję w ogóle? Szczerze powiedziawszy, tutaj nie widać nigdzie. Sakwa jest w jeziorze. Tu możemy się wspiąć. Okej, widzę już patyk. Więc patyk sobie pozbieramy. Odszukaj zaginiony totem, przytrzymaj V, aby użyć wzroku łowcy. Zaginiony totem. Dobra, widać ślady stóp. Tam idzie jakaś, nie wiem, sarna, kozica. Ślady stóp prowadzą gdzieś tutaj. Potem idą tu. I teraz gdzie? Okej. No dobra. Dobra, pokazało nam teraz. Ale czemu pokazało dwa? Czemu pokazało nam dwa miejsca, tak jakby? Nie wiem. Czy
to nie leciał czasem niedźwiedź tam? A w ogóle z ciekawości, jakie tutaj mamy zwierzęta? Dobra, widzę, że tu będą dwie sakwy. Szczerze powiedziawszy, te zwierzęta to i tak są, można powiedzieć, w tej grze o dupę rozbić, bo... O! Dobra. Przeszukaj. Nie wiem za bardzo, o co chodzi, że są dwa miejsca pokazane. Czy ten totem jest tak jakby... Co tu mamy ciekawego? Dobrze mówiłem, jest niedźwiedź. Gdyby się udało jakoś... W sumie to nie wiem, jak to zrobić. Nie można nigdzie tu wyjść. O! Mogę się wspiąć, dobra. Do spania. Dobra, no mam. Czekajcie, gdzieś słyszę chyba... Ale nie pokazuje mi tutaj ten... Weź zaginiony totem. Poszukiwane. Dobra, mamy... Dobra, strzały jeszcze sobie pozbierałem. Po naszym niedźwiedziu. Czyli teraz została nam... Aha, ustaw totem na totemie, ale... Gdzie jest nasz niedźwiedź? Niedźwiedź jest tu, a my musimy iść tam na górę. Tylko, że z tego co widzę, tam jest gościu. Więc może skorzystamy z naszej sowy? Zwolnij, wyjdź, wybierz bombę, nie.
Pięknie. No, muszę przyznać, że to jest zacne. Ulecz bestię. Ale widzieliście, on nie chciał się nasz. Ależ pięknie to zrobiłeś. Oskuruj. Dobra, pytanie, gdzie my tutaj możemy wejść? Czekajcie, tu było, spinaj się. A tu widziałem czerwone ciało. Czy ja mogę przeskoczyć? Gdzie ty niedźwiedź idziesz, powiedz mi? Tu możesz przyjść. Dobra, złapałem się. Okej. Dobra. Spinaj się dalej. Przeszukaj tłuszcz zwierzęcy. My mamy iść tam. Cały czas mi się tu gdzieś coś syczy. Dobra, tu jest tapir. Dobra, dostał. Ale węża nie można oskurować. Czekajcie. Tam jest kozica. Gdzie to jest w ogóle? Jak? A, dobra. Już widzę. Czekajcie, jak to było? Dobra, teraz do góry. Okej. Zapomnę, gdyż mało bym powiedział, z tego korzystam. Ale trzeba przyznać, że tutaj tapirów jest. Przesmyk kamiennych zębów. No pokaż się. Ale głupi kot.
dziękuję. A nasz niedźwiedź gdzie jest w ogóle? Aha, nasz niedźwiedź jest pod nami. Ustaw. Ok. Totem ukończono. Co my tu mamy ciekawego? Dobra, niedźwiedź jest tam. A słyszałem dziwne dźwięki. Oskuruj kozice. Sakwa jest pełna. Tu mamy jeszcze, z tego co widzę, zielony liść. O! Tu jeszcze pokazuje jakąś wybista do drapieżników, które zagrażają ninja. Ale to myślę, że już kiedy indziej. Wataha wilków. No dobra. Można powiedzieć, że coś żeśmy w tym odcinku zrobili. Więc to by było na tyle. Zobaczmy, co będziemy robić w kolejnych odcinkach. Na pewno skupimy się na jakichś misjach. Także tyle ode mnie. Trzymajcie się. Cześć.